powiedzcie mi ten statek, skoro tam nawet samochód się zmieści, albo kilka samochodów. Nieprawda, bo może się więcej. Nawet więcej. To on jest duży czy mały taki statek? Duży! Bardzo duży, no właśnie. Bardzo maluczny. To bardzo. To przypomnijcie mi, co się stanie, jak ktoś wypadnie za burtę. Trzeba uratować go mocno. Trzeba być zawsze gotowym, żeby kogoś uratować. To są żagle, to jak taki statek się nazywa? Pirotki! Żaglowiec! Żaglowiec, no właśnie. Żaglowiec to jest statek, który ma żagle. I uwaga, ten statek ma różne części, które mają swoje nazwy. I teraz będziemy powtarzać te nazwy, czyli mamy żagle, to już wiemy. A żagle, na czym one wiszą? To jest taki patyk, który nazywa się maszt. Maszt. Ile ten żaglowiec ma masztów? Dwa. On ma dwa maszty. A jest jeszcze taka część z przodu. Kadłub. Nie. I to się nazywa tak, jak ma ptak z przodu. Róg. Co ma ptak z przodu? Dziób. Dziób. I statek, żaglowiec też ma dziób. A to z tyłu, to się nazywa rufa. Powtórzcie. Rufa. Jeszcze raz. Rufa. Pięknie. A takie miejsce, które chroni, żeby człowiek nie wpadł do wody, nie wypadł. Ale to jest barierka. To jest takie coś pod spodem. Ta barierka to się nazywa burta. 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 Chciałam jeszcze coś powiedzieć. Teraz mi się kto powiedzieć? Bo coś z tematem związane? Zapomniałam wszystkich. Okej, czyli znamy części żaglówki. A powiedzcie mi, co się stanie, jak ktoś za tą burtę wypadnie jednak i wpadnie do wody? Rzuci się koło ratunkowe. Trzeba rzucić koło ratunkowe, albo czyli sieć. Trzeba kogoś ratować. Albo linę. Albo linę. Albo sieć. Albo sieć. W sieć to się łowi ryby, a nie człowieka. Albo kotwicę. Albo kotwicę, kogoś, żeby się złapał. No właśnie, czyli kogoś trzeba uratować. A jak i można to zrobić też nie tylko kołem ratunkowym, albo taką bojką ratunkową. To jest boja ratunkowa. To jest z plastiku i ma w środku powietrze i to się unosi w wodzie. I jak tutaj się topi dziewczynka, jak masz na imię? Nela. Nela, jakbyś się topiła, to ja bym ci rzuciła tą boję. Musisz ją trzymać bardzo mocno, a ja cię będę wyciągać z tej wody. I ja Nelę wyciągam z wody na pokład. W taki sposób mogę ją uratować, widzicie? Albo możesz Nela wrócić na swoje miejsce. Albo można położyć rękę ratunkową. Tutaj mamy jeszcze dziewczynkę, jak masz na imię? Na pokład. Lena, Nela i Lena, bardzo podobnie. Załóż kamizelkę. Ja bym Lenie rzuciła taką kamizelkę. Ona by ją złapała, założyła szybko na siebie. Połóż się teraz na plecach. Teraz bawimy się w statek i będzie sztorm. Ja potrzebuję jakiegoś ochotnika. Ja! Będziesz kapitanem. Takie marynarskie. Założymy ci ubranie kapitana. Już. Cicho. I teraz uwaga, kapitan chodzi po pokładzie statku i dogląda porządku, żeby był porządek na statku, czy patrzy, czy wszyscy dobrze pracują. A my wstajemy i my jesteśmy burtą statku, my jesteśmy statkiem i wieje wiatr, jest dużo fal, a kapitan chodzi i kapitan w pewnym momencie wypadnie za burtę. Wpadnie do wody, a my będziemy go ratować. Hej ho, duża fala! Hej ho, duża fala! Hej ho, duża fala! Hej ho, duża fala! Wypada za burtę i uwaga, człowiek za burtą! Teraz chłopcy, co mają ciemne ubranie, ciemne ubranie. Rzucajcie tam. Rzucamy mu boję. Rzucamy mu boję, a my krzyczymy człowiek za burtą. Sami zaraz do wody.
gotuje. Jakby nie było kucharza na statku, to by nie było tam co jeść. I teraz jak masz na imię? Krzysio chodzi po pogładzie, szuka ziemniaków na obiad i też dogląda porządku, a my się zbujamy. Hej!